Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje szereg zmian w podstawach programowych z historii. Wypunktował je w trakcie wykładu Niepodległość, walka, ofiara i rezygnacja historyk profesor Andrzej Nowak. Przy zapisie uczeń charakteryzuje różne postawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów. Usunięto przykłady Witolda Pileckiego, świętego Maksymiliana Kolbe. Przy zapisie przedstawia i omawia działania rządu Rzeczpospolitej Polskiej wobec tragedii zagłady Żydów. Usunięto jego dalszą część, cytuję, z uwzględnieniem misji Jana Karskiego i roli Żegoty. Z listy osób i wydarzeń, o których uczeń pierwszych lat nauczania historii, 4 do 6 klasa, powinien umieć opowiedzieć, usunięto Zawiszę Czarnego, Zwycięstwo Grunwaldzkie, Przeora Kordeckiego, Hetmana Czarnieckiego, Danutę Siedzikównę, Inkę. Z tematu Polska w okresie wczesnopiastowskim wykreślono, cytuję, dokonania Bolesława Krzywoustego i, cytuję, konflikt z Cesarstwem Niemieckim. Nie było żadnych konfliktów, nie było Bolesława Krzywoustego. Z tematu Polska w okresie rozbicia dzielnicowego wykreślono obowiązek, cytuję, umieszczenia w czasie wydarzeń związanych z relacjami polsko-krzyżackimi. Nie było żadnej wojny z krzyżakami, krzyżacy nie stanowili żadnego, po prostu nie było tego problemu.